Gdzie chciałbym dzisiaj mówić do Was na temat dalej jakby w pewnej konwencji przebudzenia. I w tym, w jaki sposób odnaleźć siebie w przebudzeniu. Przebudzenie nie jest czyjeś, tylko jest moje. Ja muszę siebie w tym odnaleźć. Ono, to nie jest tak, że ja wchodzę w jakieś przebudzenie. Przebudzenie jest, ono wypływa ze mnie. To ja chcę, aby się budził Kościół. To ja chcę, aby się rodzili na nowo ludzie z Bożego Ducha na świecie. Ja tego chcę, ja. Czyli to przebudzenie, ono wychodzi ze mnie i przebudzenie wychodzi z ciebie. Ty nie dołączasz się do jakiegoś ruchu przebudzeniowego. Ty albo jesteś przebudzeniowcem, albo nim nie jesteś. Nie można na przykład nie być przebudzeniowcem w swoim sercu i dołączyć się do ruchu przebudzeniowego. Wiecie dlaczego? Tylko, że bardzo szybko będziesz chciał zwiać stamtąd. No zwiejesz. Bo to jest tak, jak być w środowisku ludzi, którym się nie chce spać, a tobie się chce spać. Jesteś śpiący, jesteś zmęczony i przeszkadza ci, proszę ciebie, jak oni krzyczą. Ja na przykład czasami jak jestem spracowany, wracamy do domu i nasza Sara, ona dzięki Bogu Najwyższemu od początku ma bardzo dobry głos. Sara ma taki głos, że jak ona się urodziła i jak wydała swój dźwięk pierwszy po opuszczeniu łona Agaty, to był taki dźwięk, że ja nie słyszałem tego dźwięku. Wszystkie dzieci to kwiliły tak, no nie? A ona jak się rozdarła, mówię, o Boże kochany, jaki głos. I ten głos tylko się powiększa dzisiaj. Pięknie śpiewa, ma bardzo silny głos. I teraz jak ja jestem śpiący, jak ja jestem zmęczony i ona wyda ten dźwięk z siebie, to jest dla mnie szok, mnie się trzęsie mózg. I ja mówię do niej tak, nie mów, a ona mówi nawet cicho, ja mówię, nawet cicho, bo u ciebie jest chwila cicho, a za chwilę się uśmiejesz głośno, nie chcę tego słyszeć, ja nie mogę, bądź wyrozumiała dla mnie. Tak jest z człowiekiem śpiącym wśród ludzi nieśpiących, ona nie jest śpiąca, ja przyjeżdżam, jestem śpiący, ona nie jest, ona wrzeszczy, ona skacze, ona robi dziwne rzeczy. Teraz człowiek, który nie ma w sercu przebudzenia, jak będzie próbował być wśród ludzi przebudzonych, to on nie da rady. On jemu będzie za trudno. On będzie mówił, wy jesteście zbyt ekspresyjni, wy tu w ogóle macie za głośno, wy w ogóle jesteście za głośni, wy za szybko wszystko, wam tu za szybko, ja potrzebuję dystansu. Ja mówię, potrzebujesz się obudzić. Mówię, jest taka metoda na te głośno usiąść bliżej głośnika. A rozumiesz? Jakiś taki... Nie powiem, bo to się nagrywa. Czasem zapominam. No. Przebudzenie jest w tobie. I ty musisz odnaleźć siebie w przebudzeniu. Siebie. Dzieje apostolskie 16:17. Przepraszam, 16:27. Dzieje apostolskie 16:27. Zaczyna się taki tekst. Znacie. Historia jest o tym, jak Paweł siedzi w więzieniu. Paweł? Paweł chyba. Czy Piotr? Paweł siedzi w więzieniu. Bramy się otwierają, więźniowie wychodzą, kajdany spadają. Jest
16 rozdział, 27 werset pokazuje reakcję stróża więziennego. Jest napisane: a gdy się przybudził ten stróż i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc i tak dalej. W ogóle musicie wiedzieć, że przebudzenie to jest mało znany temat. Wiele się o nim mówi, ale mało się rozumie przebudzenia. Przebudzenie jest mało rozumiane. Przebudzenie jest wyrywaniem ze snu. To jest wyrywanie ze snu. Sen zasadniczo to jest przyjemna rzecz. Przebudzenie niekoniecznie. Szczególnie jeśli jest to przebudzenie przymusowe. A niestety w większości naszego życia przeżywamy w naszej codzienności przebudzenia przymusowe. Do tego służy brat budzik. On nas budzi, bo nie chcemy wstać. Po co jest budzik? Przecież on nam robi coś złego. On nam przerywa to, co jest przyjemne. Sen jest przyjemny, dlatego nie ma możliwości, rozumiecie, żeby zdecydować, że super rzeczą jest się przebudzić. Ty możesz oczywiście umówić się z Duchem Świętym, wziąć autorytet, wstać sobie o jakiejś godzinie. Możesz tak robić przez jakiś okres twojego życia. No, aczkolwiek powiem tak, ilekroć mnie obudził Duch Święty, zawsze to było nieprzyjemne. Ja sobie nie przypominam takiego przebudzenia przez Ducha Świętego, na przykład o godzinie pierwszej w nocy czy drugiej, żebym się modlił, żebym ja wstał i był happy. Słowo honoru, nie pamiętam, może wy tak macie, ale mój system nerwowy tak nie działa. Mój system nerwowy, czy mnie obudzi budzik, czy mnie obudzi Duch Święty, działa tak samo. Nie chce mi się wstać. Dlaczego mi się nie chce wstać? No bo ja lubię spać. Każdy lubi spać. Bo sen jest przyjemniejszy niż przebudzenie. Przebudzenie jest nieprzyjemne. Przebudzenie jest trudne. Przebudzenie to jest ingerencja. Przebudzenie jest agresywne. Ja mam taki budzik. Zostawiłem go sobie. To jest mój ostatni telefon na klawisze. Solid Samsung. Niezniszczalna konstrukcja, która ma, co ważne, w sobie budzik taki, żeby umarłego podniósł. Bo on ma w sobie wszystko ekstremalne. I on już jest stary, już mu wypadły różne guziki, ale ja go mam z uwagi na ten budzik. Uważam, że to faszystowski telefon. I tak też do niego podchodzę. Mam faszystowski telefon. I on mnie budzi, ja jestem od razu zdenerwowany na niego. Jestem zdenerwowany na przebudzenie. Teraz posłuchaj. Normalna dusza jest zdenerwowana na przebudzenie. To jest nieprawda, że przebudzenie to jest rzecz przyjemna. Dlatego przebudzenie jest problematyczne. Mówi się o przebudzeniu. Mówi się super przebudzenie, o, chcę, żeby było przebudzenie. Ja słyszałem tysiące razy we wszystkich kościołach, w których w ogóle byliśmy, o przebudzeniu. Wszyscy chcemy się przebudzić, chcemy się przebudzić, chcemy być przebudzeni. Gówno, prawda? Nikt nie chce być przebudzony. Przebudzenie jest związane z decyzją. Poprzedniego dnia nastawiam mojego faszystę przeciwko mnie. Poprzedniego dnia, aby jego dźwięk przerwał mi rzecz przyjemną rano. To nie jest w ogóle rzecz, którą moja dusza aprobuje. Troszeczkę możesz dać tu ciszy. Nie. Moja dusza nie aprobuje tego. I normalnie dusza człowieka nie aprobuje przebudzenia. Rozumiecie to? Dlatego jak słyszycie od ludzi, będziecie słyszeć od ludzi przebudzenie, chcemy przebudzenia, to od razu wiedz, że nie chcą. Bo nie wiedzą,
w ogóle oni nie wiedzą, o czym mówią. Oni mówią o pewnej enigmatycznej formule. Im się wydaje, że tak jak teraz będą chodzili raz w tygodniu do kościoła, rozumiesz, przynosili swoją dziesięcinę, będą w ogóle siedzieli sobie w domach, rozumiesz, i będą sobie wyjeżdżać po parę razy gdzieś tam sobie w roku w różne miejsca. I to jest normalne, jak im się nie będzie chciało, to nie przyjdą w niedzielę do kościoła. Jak w ogóle, rozumiesz, jak zrobią jedną imprezę ewangelizacyjną w kościele, to będą o tym trąbić. Rozumiesz, o co chodzi? Jak jedno w roku zrobią. Im się tak wydaje, bo przebudzenie, super, przebudzenie jest fajne. Większość ludzi, 90% ludzi, która mówi, że przebudzenie jest fajne, nigdy nie dotknęła przebudzenia. Nigdy! Nigdy! Ci ludzie, którzy mówią, że chcą przebudzenia, oni myślą, że to się stanie poza nimi. A oni będą obserwatorami, jak w multipleksie, wiesz, będą siedzieli i obserwowali, o, mamy przebudzenie w Polsce, modlimy się o przebudzenie w Polsce. Kiedyś taki pastor, jak jeszcze był w dobrym stanie psychicznym, powiedział taką rzecz, przestań się modlić o przebudzenie w Polsce, bo się taka religia obudzi, że się w pale nie mieści. To jest zła modlitwa. On dzisiaj sam się modli o przebudzenie w Polsce, sam jest zawinięty przez te demony, o których prorokował wcześniej, ale to jest inny kaszel. Natomiast to jest prawda. Nie ma czegoś takiego jak przebudzenie w Polsce. Bo Polska to nie jest Kościół. Polska to jest w środku polityczna konstrukcja, administracyjna. Przebudzenie jest dla Kościoła. I Kościół nie chce się budzić. Kościół myśli, że to się ma obudzić coś naokoło. A to się Kościół ma obudzić. Przebudzenie to jest swoisty proces sądowy. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ten strażnik się budzi. Zobaczcie, co on ujrzał. Ujrzał otwarte drzwi więzienia. Co chciał od razu zrobić? Zabić się. Powiedzieć wam coś? Wiecie, co przynosi w ogóle przebudzenie? Wolność. A teraz posłuchaj bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest wolność, to obraz wolności jest w stanie doprowadzić go do miejsca, w którym będzie chciał się wycofać. Rozumiecie? Będzie chciał się wycofać. On zobaczył wolność, od razu chciał się zabić. To jest proroczy obraz zjawiska. Zobaczył otwarte drzwi, wolność i chciał sobie wbić miecz w brzuch. Ludzie, którzy nie rozumieją przebudzenia, tak? W ogóle nie mają pojęcia, że przebudzenie jest związane z tym, że zaczynają być otwarte drzwi na wolność. A więc kończą się, tak? Kończą się wszystkie reguły, wszystkie zasady, mijają wszystkie bariery. Koniec. Ludzie się dowiadują, że nie mogą stracić zbawienia. Ludzie się dowiadują, że Bóg ich nie zostawi. Ludzie się dowiadują, że nie ma czegoś takiego jak grzech śmiertelny. Ludzie się dowiadują, że Bóg nie widzi ich grzechów, cholernie niebezpieczne grupy zaczynają powstawać. Nie ma czym ich trzymać, do tej pory ich trzymaliśmy. Do tej pory mówiliśmy, masz się zachować tak i tak, bo inaczej Bóg ci zrobi to. Albo Bóg ci odrzuci, albo to czy tamto. A teraz się okazuje, że nie. Rozumiesz? Okazuje się, że Bóg cię nie odrzuci. Okazuje się, że Bóg cię kocha, czy służysz, czy nie służysz. Okazuje się, że jesteś zaakceptowany od A do Z. Okazuje się, że Bóg nie widzi grzechów. Tak się okazuje. Przebudzenie przyszło! Ja myślałem, że jak przyjdzie przebudzenie, to wszyscy grzech zobaczymy. Nie, jak przyjdzie przebudzenie, to zobaczymy, że Bóg nie widzi grzechu. I zaczyna być problem bardzo duży. Jest bardzo duży problem. Ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest przebudzenie. Ludzie na przykład myślą, że przebudzenie będzie w Kościele polegało na tym, że teraz ludzie w Kościele powstaną, tak? I wszyscy się rzucą raptem, tak? Do tego, żeby natychmiast zmieniać swoje życie. To jest nieprawda. W ogóle nieprawda. Przebudzenie najpierw uwalnia ludzi. Wiecie, od czego przebudzenie uwalnia ludzi? Od potępienia.
od poniżenia. Ono otwiera przed nimi perspektywę wolności. Najpierw to robi przebudzenie. Czyni ludzi... I wiecie dlaczego w tym momencie masa liderów, którzy krzyczą o przebudzenie, się wycofuje? No bo chodzi o to, że stracili kontrolę nad ludźmi. W przebudzeniu nie ma kontroli. Wiecie, co zaczyna powstawać w przebudzeniu? Ruch apostolski. To znaczy, że tutaj swoich liderów można się trzymać tylko wtedy, kiedy ich się samemu wybierze i ich się pokocha. I zaczyna być kłopocik. Już nie ma, jestem księdzem, masz mnie słuchać, jestem pastorem, masz mnie słuchać, jestem twoim liderem, masz mnie słuchać, urodziłem cię, masz mnie słuchać. Nie, bo on się przebudził, on zobaczył wolność, on mówi, nie będę słuchał, dlaczego mam cię słuchać, Bóg mnie kocha, jak cię nie słucham. Bóg mnie kocha, jak cię nie lubię. Rozumiesz, zaczyna być kłopoty. Zanim zaczyna się zmiana w życiu człowieka, to najpierw otwierają się drzwi na wolność. Dlatego kupa ludzi, która krzyczy o przebudzenie, nie rozumie tego. Powiem więcej, wolność przeraża ich samych. Bo coś ci teraz powiem może trudnego, ale masa ludzi chce pozostawać w swoich problemach i w swoich granicach, bo to im daje fikcyjne poczucie bezpieczeństwa. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Fikcyjne poczucie bezpieczeństwa. I oni nie rozstaną się z tym, boją się z tym rozstać. Boją się, bo to jest odpowiedzialność. Boją się rozstać z tym. To jest, przebudzenie jest swoistym procesem sądowym. Niesie ono rozdzielenie prawdy od fałszu, miłości od obojętności, wiary od nadziei, duchowości od tuszewności, mądrości od głupoty, teorii od praktyki, osoby od obrazu i czytelności od zawoalowania. To przynosi przebudzenie. Bardzo silną różnicę. Ale to nie jest różnica na poziomie, którego spodziewa się wielu ludzi. Wielu ludzi spodziewa, że przyjdzie różnica na poziomie dobra i zła. Ja słyszałem masę takich dyskusji i na przykład opowiadam, kiedyś jak przebudzenie szło od wschodu, to ludzie pokutowali ze swoich grzechów. A ja mówię, no ale w ogóle ja kiedyś to przyjmowałem. Zaznaczam, że ja to kiedyś przyjmowałem. No ale, a potem zacząłem rozmawiać z tym, mówię, ale jak to ze swoich grzechów? No przebudzenie, no ze swoich grzechów. Ale z jakich grzechów? No bo, że ludzie stawali się lepsi. I to było przebudzenie, tak? Że ludzie stawali się lepsi. Ale to nie. Stawanie się lepszym to jest wtórnik. Wiesz w ogóle, dlaczego stajesz się lepszy? Stajesz się lepszy dlatego, bo nie masz innego wyjścia. Ty, w ogóle stawanie się lepszym, lepszym człowiekiem, wiesz o co chodzi? To dlatego, że na przykład oddzieliłeś prawdę od fałszu. I ty w ogóle zaczynasz realizować prawdę w swoim życiu i ty z automatu stajesz się lepszy. Tak by robi się automatycznie. Ty w ogóle nie starasz się być lepszy. Ty nie wypłakujesz teraz przed Bogiem, rozumiesz, tysięcy swoich grzechów. Ty w ogóle zaczynasz stosować prawdę. I ty zaczynasz doświadczać realności krzyża. Wiesz, jaka jest realność krzyża? Że nie ma się świadomości grzechu. To jest realność krzyża. Realność krzyża to nie jest to, że ja mam świadomość grzechu. Realność krzyża jest wtedy, kiedy ja nie mam świadomości grzechu. Nie mam. Kiedy ja w ogóle przychodzę do Boga i mówię, okej, krew Jezusa mnie obmyła od moich grzechów poprzednich, teraźniejszych i przyszłych. I to nie oznacza, że ja nie widzę, że w danej dziedzinie ja popełniam jakiś błąd, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja tego błędu... To w ogóle Michał Dziecina powiedział bardzo ciekawą sprawę w ogóle ostatnio. To mnie bardzo dotknęło. Michał powiedział tak, ja uważam, że nie grzeszę. W ogóle ja uważam, że nie grzeszę.
to bardzo bliskie, co powiedział, było mojemu sercu. Ja uważam, że nie grzeszę. Dlatego, że ja uważam, że ja duchem jestem. Ja nie wiem, bo widzisz, przebudzenie doprowadziło mnie do tego, że ja uznałem, że ja jestem duchem. A wiecie, za co ja uważam moją psychikę? Za ubranie, 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 ubranie. Ja mam tą koszulę i to jest koszula biała i teraz jak ona mi się pobrudzi, bo ja się tu tarzam, to ja ją, wiecie co zrobicie wieczorem? Zdejmę ją, wrzucę do pralki i powiem wam, bez czego ją wrzucę do pralki? Bez żadnego sentymentu. Wrzucenie tej koszuli do pralki nie będzie stwarzało we mnie żadnego stanu emocjonalnego. Nie pocieknie mi łza. A wiecie dlaczego? Bo ja się nie utożsamiam z tą koszulą, przepraszam. Ja się w ogóle nie utożsamiam ze swoją duszą, wiecie? Moja dusza to jest koszula dla mnie. Koszula. Koszula. Biorę ją sobie. Taki detergent poznałem, proszę ciebie, nazywa się Red Blend. Red Blond. Jak się parę razy ładnie tutaj powie? Red Blond. Tak? Może tak być? Detergent taki. Ja sobie piorę duszę, ja mam w nosie sentymenty. Wiesz, przebudzenie nie polega na tym, że się klęczy i się wypłakuje łzy, bo jest się zły. I teraz się dowiaduje, że jest się zły i teraz ja jestem dobry, bo ja potem przebadałem te przebudzenie, o którym tak dużo mówiono, że szło od wschodu i też popatrzyłem na skutek tego przebudzenia i tam powstały tak cholernie religijne kościoły, że się w pale nie mieści. Do dzisiaj ten blok wschodni, bo to jest część kościoła zielonoświątkowego, jest tak zafiksowany, rozumiecie, że to w ogóle jest nieporozumienie. W takiej konwencji bycia dobrym. I u nich dobry oznacza przebudzony. Kiedyś byliśmy źli, piliśmy, byliśmy niedobrzy, teraz jesteśmy dobrzy, chodzimy do zboru. Rozumiesz? Teraz nie pijemy. W Polsce powstało na przykład takie są, też nie wymienię nazw, ale są takie trzy miasteczka, które powstały w wyniku tego, że ze 100 lat temu była informacja od Boga do pewnych ludzi nie z naszego kraju, żeby tam się przeprowadzili. Oni tam się przeprowadzili, założyli te miasteczka i oni w takiej swojej, że tak powiem, w tej nucie przebudzeniowej, przecież to nie była nuta przebudzeniowa, ale oni tak to nazywali, oni tam wprowadzili tak zwane życie chrześcijańskie. I to się tak naprawdę wszystkim fajnie tak kojarzy. Życie chrześcijańskie, tam są sklepy, co się nie kupuje papierosów, co się nie kupuje alkoholu, tam jest tak fajnie i teraz tam w ogóle są konferencje też urządzane, wiecie o co chodzi. I tam jest w ogóle taka kultura, protestancka kultura, ewangeliczna kultura. Wszyscy mówią, o super, a ja mówię, ale z czym super? Co to jest za super w ogóle tam? Co jest za super? Co jest super u Amiszów? Co jest super u Amiszów? Co? A u Melonitów? Poglądajcie sobie w ogóle, jak wyglądają komuny Amiszów, jak wyglądają komuny Melonitów. Rozumiecie, jak tam jest wszystko super, tam nie ma nic super, bo tam Duch Święty nie działa. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Mają zasady. Nosimy brodę, ale nie nosimy wąsów. Kobiety przykrywają głowy. Sami sobie szyjemy ubrania. Co to w ogóle jest? Mówią, o super, bo oni są wszyscy wierzący. Nie. To jest kultura. Przebudzenie nie czyni człowieka lepszym. Rozumiesz? Nie czyni człowieka lepszym. Przebudzenie czyni człowieka, tak?
otwarty na Boga. Budzi go, żeby ten człowiek, zbliżając się do Boga, realizował, tak, to, co w Bogu jest. A dobro to jest jakiś element Boga. Element. Przebudzenie to jest rozdzielenie. Rozdzielenie. Dam Ci przykład. Jest małżeństwo, żona wierząca, mąż niewierzący. I ona jest wierząca, śpi. To jest wierząca, śpiąca. Jest w kościele, gdzie się mówi w ogóle, mąż jest twoją głową, trzymaj się, wiesz, módl się o niego, do końca daje się takie świadectwa. Takie świadectwo chodzi na przykład o tym, że tam była kobieta, która miała męża alkoholika i modliła się o niego całe życie, sprzątała po nim, nosiła go, czyściła, podmywała i on się w ostatniej chwili swojego, tuż przed śmiercią się nawrócił, Pan ma dla niej wielką koronę. No nic dla niej Pan nie ma, tam koronę ma dla niej. Jaką koronę ma? Posiewała być sama? Czemu ona z nim była? Z miłości, bo ja nie wiem, czy z miłości. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle miłość. Nie wiem, czy to jest miłość. Wiecie, dlaczego ja nie wiem, czy to jest miłość? Bo ja nie widzę takich rzeczy w ogóle w życiu Boga. Ja nie widzę takich rzeczy w życiu Jezusa, żeby Jezus chodził na przykład za kimś, kto jest bydlakiem i cały czas go prosił, weź uwierz we mnie, weź, jestem Mesjaszem, naprawdę jestem Mesjaszem. Umrę na krzyżu, wstanę z martwych, pójdę do nieba, będzie dobrze, potem mnie przyjmiesz, ja Ciebie do tego nieba wpuszczę, chodź, zaproś mnie do życia. No, rozumiem, dlatego ja nie widzę tego czegoś, nie mam, nie znam się. A to czysta miłość, ten Jezus. I teraz jest kobieta, ona jest wierząca, śpiąca, ma męża niewierzącego. I teraz przychodzi przebudzenie. Wiecie, przychodzi przebudzenie do jej serca, ona zaczyna się budzić. I wiecie, to pierwsza rzecz się zaczyna w niej budzić. Nie no, muszę go zostawić. Przecież to jest kula od nogi. W ogóle syn diabła, ona się budzi w nocy, patrzy na niego, mówi syn diabła. Leży obok mnie syn diabła. Przebudzenie przyszło. Przebudzenie przyszło! Ona się nie stała lepsza. Jej rozwód po głowie chodzi. Ona gorsza się stała. Przebudzenie przyszło, ona gorsza się stała. Przychodzi do zboru, a zbór śpi cały czas. Ona przychodzi jedna. Rozmawia z pastorem i mówi, pastorze, może bym się rozwiodła w ogóle, bo to syn diabła jest. A pastor mówi, nie możesz się, nie wolno się rozwodzić. Pan Jezus powiedział, i ten pastor, co śpi przez sen, cytuje jej, proszę Ciebie, to co Jezus powiedział o rozwodach. On je cytuje, bo on zna dobrze Pismo Święte. Bo śpiącemu Kościołowi bardzo się dużo śni rzeczy z Pisma Świętego. Mają takie sny z Pisma. Oni wszystko wiedzą. Oni przez sen mówią, zauważyłem wersety z Pisma. Są tacy ludzie, co przez sen mówią. Sara nasza dużo mówi przez sen i mówi, Wiktor, no zostaw mnie, zostaw! Takie przeżywa dramaty, bo ona z nim przeżywa dramaty. A oni przez sen mówią, Kościół śpiący przez sen, pięknie sobie, nie powinna się siostro rozwieść, powinna się modlić. Wielką ma moc modlitwa sprawiedliwego. Módl się o niego, módl się. Ona mówi, ale wiesz, pastorze mówi, no w ogóle ja nie chcę z nim być. Ja chcę żyć. Ja mam problemy z nim. On nie chce iść za Bogiem. Ale to siostro, to trzeba być wyrozumiałym, bo miłość, teraz bierze z miłości jakiś taki element i mówi, wiesz, miłość wszystkiemu wierzy, ty musisz wierzyć w to, że on na pewno się nawróci, że to, rozumiem? Nie wiem, a jak się nie nawróci, no wiesz, siostro, no w cierpieniu też się poznaje Pana. To są rozmowy, które są normalnymi rozmowami w kościołach. Rozumiecie? Ja spotkałem taką kobietę. Po raz pierwszy się uzewnętrzniła i powiedziała do mnie, że mąż ją gwałci, mają już 6 dzieci. I ona mówi do mnie, co mam zrobić? Ja mówię, zostaw chama natychmiast. Zrobimy w ten sposób. Wyjdziesz z tego spotkania naszego, pójdziesz do domu, tak? Mówi, masz gdzie się wynieść? Ona mówi, mam. Ja mówię, zwijaj się. Dziś. Ona mówi, jeszcze mi żaden pastor tak nie powiedział. Ja mówię, dobrze. Iść powiedz, czy Sarajewski powiedział, żebyś zwijała pięknie. Dziś. Rozumiesz? Dziś. A o niego się pomodlimy, że miał spotkanie z bokserem.
Na ulicy, że przypadkiem spotkał boksera. Się przewrócił na jego pięść. Ja mówię, o tak nie można, jak nie można, tam nie można zaraz. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Co mu szkodzi człowieku? Spotkać się z bokserem. Ostatnio oglądałem taki film, gdzie zasnąłem na nim. Obejrzałem początek i koniec, moja żona obejrzała cały. Ale jest mocny klimat w tym filmie, bo jest gość podejrzany o zabójstwo. I on nie zrobił tego zabójstwa. Nie powiem właśnie. Ale nie powiem tytułu. Nie powiem tytułu. I on tylko, jak go tam biorą, tam mistyfikacja taka, on nazwisko podaje takiego gościa, mówi, znajdźcie go w ogóle. I przestaje mówić, nic nie mówi więcej. Tam biją go, w książkę zapada i oni ci śledczy znajdują tego gościa. Tak jest ten gość. On tak się poznał z tym gościem. Ten gość jest głównym aktorem, tam prowadzi całe zlecenie. Natomiast poznał się z nim tak, że siedzieli w autobusie. On na końcu szarpał swoją kobietę. Szarpał, ten który jest fałszywie podejrzany, nie? A ten wstał, podszedł do niego i mówi do niego tak. Nie bij kobiet, nie żart. Jak jeszcze raz się tak zachowasz, to wrócę i cię znajdę. Znajdę cię, pożałujesz, że nie posłuchałeś, co powiedziałem. I w sercu tego człowieka zaistniała taka rzecz, że spotkał kogoś, rozumiecie, kto powiedział mu bardzo ważną i mądrą rzecz, jednocześnie stanął na straży tej rzeczy. I wzbudziło się zaufanie w nim, do tego stopnia, że kiedy popadł w kłopoty, to kazał tą osobę odnaleźć. Żeby ta osoba, która jest tak silna i tak stoi mocno na prawdzie, tak, pomogła. Widzicie, przebudzenie, ono doprowadza do tego, że ludzie zaczynają rozdzielać w sobie. Rozdzielać. Ludzie przebudzenia to ludzie rozdzielenia wewnętrznego. Przebudzenie doprowadziło do tego, że ja w sobie zacząłem rozdzielać prawdę od fałszu, wiarę od nadziei. Rozumiecie? Te wszystkie rzeczy. Duchowość od duszewności. I potem to się zaczyna wprowadzać w życie. Ja zrozumiałem, że życie chrześcijańskie to jest praktyka, a nie teoria. Ja byłem pełen teorii. Przyszło przebudzenie do mojego serca. Zobaczyłem, zaraz, to jest nieważne, że ja wiem. Problem jest w tym, że ja nie robię. Co z tego, że ja wiem, że się uzdrawia chorych? Wiem, że się uzdrawia, halleluja. A dlaczego ja nie uzdrawiam chorych? To jest zupełnie inna sprawa. Przebudzenie przychodzi i zadaje ci pytanie. Dlaczego ty nie uzdrawiasz chorych? No ale zgadzam się z uzdrawianiem chorych. Jak w kościele mówią, że chorzy są uzdrawiani, to mówię halleluja. Mówię amen. A czemu ty nie uzdrawiasz chorych? I przebudzenie będzie waliło w łeb ludziom. Czemu nie uzdrawiasz chorych? Czemu nie uzdrawiasz chorych? Czemu nie wypędzasz demonów? Czemu nie głosisz Ewangelii? Dlaczego tego nie robisz? Dlaczego tego nie robisz? Przebudzenie będzie długo. Rozumiecie, dlaczego przebudzenie jest nielubiane? Bo przebudzenie będzie ciągnęło do praktyki. Do praktyki. Do praktyki. Rozumiesz? Jak nie byłeś przebudzony, uznałeś sobie prawo, przynoszę dziesięcinę do kościoła, dziesięcinę, no dobrze, przynoszę dziesięcinę, nawet się czułeś dobrze z tym wszystkim. Też cię pochwalili, jak przyniosłeś dziesięcinę. Rozumiesz? A jak miałeś inną taką formę skrzywienia, to tak udawałeś, że to jest, tak, że to jest takie wewnętrzne i żeby lewica nie widziała, co robi prawica, więc tak tą dziesięcinę udawałeś po cichu. Zależy, jak zaburzony byłeś. Albo lubiłeś, jak cię pochwalą, albo lubiłeś sam się pochwalić. Rozumiesz? Jakoś tam oddawałeś, byłeś w porządku, tak? Przebudziłeś się. Niesiesz tą dziesięcinę i mówisz, kurczę, co ja w ogóle robię? Ty o co mi chodzi w ogóle? Dziesięcina. W ogóle chcesz dawać pieniądze. Chcesz siać w królestwie. Ty, przebudzenie przyszło. Myślisz o tym, żeby firmę poszerzyć. Nie dlatego, żeby wyjechać na kolejne wakacje, tylko dlatego, żeby więcej siać w królestwo. Dalej możesz chodzić w porwanych portkach, a chcesz być milionerem! Dlaczego? Przyszło przebudzenie! Przebudzenie przyszło! Rozumiesz? Przyszło przebudzenie!
chcesz siać w królestwo. Obudził się w tobie praktyk. Przebudzenie doprowadza do tego, że przestaje nam wystarczać jakiś obraz Boga, obraz jakiś. Chcemy osoby, chcemy głębi. Zaczynamy się wdzierać do nieba jak głupki, rękami i nogami. Już nie wystarczy nam, że się pomodliliśmy. Zaczynamy wywalać nogami drzwi nieba. Już nam nie wystarczy. O, poczytałem Biblię, pomodliłem się, czuję się dobrze, zgromiłem chorobę, coś tam. Nie! Zaczynasz szaleć, wariować. Już ci nie wystarczy, że czasem komuś powiesz Ewangelię, chcesz iść na ulicę, chcesz uzdrawiać chorych, chcesz krzyczeć. Co się stało? Przebudzenie przyszło. Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli. Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli. Jak przyszło moje przebudzenie do mojego serca, to założyłem sobie na głowę jarmułkę z napisem Armii Izraela, tak chodziłem. Bo chciałem, żeby się wszyscy dowiedzieli. Jak przyszło moje przebudzenie, zacząłem klękać na środkach ulic w ogóle i wzywać imienia Jezus. Jak przyszło przebudzenie, zacząłem stawać po rogach ulic i śpiewać. Jak przyszło przebudzenie, zacząłem podnosić ręce w autobusach i uwielbiać Boga. Jak przyszło przebudzenie. Rozumiesz? Jak przyszło przebudzenie. Bo ono jest w człowieku. Ono jest dostępne. To nie jest coś, co skądś jest. To nie jest coś, czego masz być częścią. To jest coś, czego wystarczy, że zechcesz. To jest tak, jak nastawić ten faszystowski budzik poprzedniego dnia. Zdecydować się. Biorę go do ręki. Patrzę się na niego. Rozumiesz? Nie lubię go. Nie lubię. I nastawiam. 3:45. Przecież ja wiem, co ja będę czuł o 3:45. Ja nieraz stałem o 3:45. Wiesz, co ja robię? Ja się decyduję wstać o 3:45. Wiesz, co ja robię? Ja planuję przebudzenie. Przebudzenie się planuje, przebudzenia się chce. Albo się przebudzenia nie planuje i się go nie chce. I nie mówi się, o, poczekam, aż przyjdzie przebudzenie. Umrzesz, zanim się doczekasz. To trzeba po prostu go wziąć i włączyć. Rozumiesz, o co chodzi? Trzeba w ogóle włączyć budzik na 3:45. Budzik należy do ciebie. Teraz tylko decyzja. Czy ja chcę być przebudzony? Ja! Ja nie wiem, kto jeszcze będzie przebudzony, ale ja będę przebudzony. Jak ja chodziłem głosić Ewangelię, to ja się nie pytałem, kto pójdzie ze mną. Ja brałem traktaty, szedłem na dworzec centralny, patrzyłem, które pociągi są najbardziej obsadzone przez ludzi, stawałem przy wyjściu i rozdawałem traktaty. A że byłem zakompleksiony, to zamykałem oczy, bo się wstydziłem. A ludzie mówią, czeka nas przebudzenie przyjdzie. Ja mówię, budzik nastaw dziś, a jutro się obudzisz o 3:45. Faszysta wiedzie w ciebie. Rozumiesz? Przebudzenie jest faszystowskie. Brutalne. Takie jest przebudzenie. Rozdzieli, zacznie w tobie rozdzielać. Zacznie w tobie rozdzielać. To, te relacje, które masz w momencie, kiedy jesteś, kiedy śpisz, przestaną ci w ogóle pasować. Zaczniesz szukać głębiej, głębiej, głębiej. Do tej pory nawet byłeś szczęśliwy. Tam pasowało ci coś tam w relacjach jakichś. Przebudziłeś się. Słabo, 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 więcej chcę, bardziej, głębiej, lepiej, lepiej, lepiej. Jak tu zrobić? Co tu zrobić? Patrzysz, kłócisz się, nie kłóciłeś się. Człowieku z tym mężem, czy zrobisz, się kłócisz. Czemu wy się kłócicie? Czemu wy się kłócicie? Ludzie mówią, nie kłóciliście się, teraz się kłócicie? Tak, kłócimy się, my się przebudziliśmy. Normalnie jak spaliśmy się, nie kłóciliśmy. Normalnie leżysz koło siebie. Rozumiesz? I się nie kłócisz, czemu masz się kłócić? Przez sen? Jeszcze nie słyszałem, że się małżeństwo przez sen kłóciło. A się obudzą, się kłócą. Rozumiesz? Przychodzi przebudzenie, to przychodzi niezadowolenie ze stanu obecnego. I to nie jest to jedynie, o, bo jestem zły, bo będę ma ludzi. Nie, nie będę ma ludzi. To jest dopingujące. Doping. Mam taką przed treningówkę. Znaczy, znalazłem sposób, mieszam dwie.
mieszam dwa rodzaje substancji przedtreningowych, co powoduje, że jak to biorę przed treningiem, to nieważne w jakim stanie uśpienia byłbym, to mnie wprowadzi w takie miejsce, mój organizm w takie miejsce, tak? Że ja nie mogę nie chcieć pójść na siłownię. Walę taką łyżkę, zapijam wodą, brrr, ból, szybko polecę na sedes, bo to od razu mnie przegoni. Rozumiesz? I od razu jestem gotowy, człowieku, tak chodzę. Taki tam zestaw jest. Nie? Jeszcze legalny w Polsce. Pojedynczo tam nie działały, dwie wymieszane działały. Pojedynczo miały jakieś takie dziwne. Dwie naraz. Zmieszane wino, po Bożemu. Przebudzenie to jest stymulant. To nie wyciskacz łez. Rozumiecie, co tu chodzi? To nie jest wyciskacz łez. Taki jestem niedobry. Znowu upadłem. Nie. To nie to. Ewangelia Jana 8:12. Ewangelia Jana 8:12. Mówi tak, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Gdy człowiek Boży staje się człowiekiem przebudzenia, to albo idzie na maksa, albo ucieknie, albo zwariuje. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli człowiek realnie w środku zapragnie przebudzenia, to on pójdzie na maksa. Ale jeżeli w przebudzenie dasz się wepchnąć, albo będziesz próbował się podłączyć, rozumiesz, jakoś tak, nie będąc przebudzonym, no to albo się zerwiesz, albo zwariujesz. Rozumiesz? Bo przebudzenie jest pęd. Musisz tego chcieć. Potęga wolności jest przerażająca. Ten facet chce się zabić, bo zobaczył potęgę wolności. Wiele ludzi przychodziło do naszej służby i oni odchodzili później. I to odchodzili z wielkim szumem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni mówili: to co wy robicie, to jest nieboże. Ja mówię: nie, ty śpisz, a ja nie śpię. Taka jest między nami różnica. Rozumiesz? Ja walnąłem swoją przedtreningówkę, jestem nakręcony jak automat. A ty kręcisz się wokół własnej spirali. Rozumiesz? A ja lecę! A on do mnie mówi: no ale tu ja nie mogę nadążyć. Ja mówię: ale ja nie wiem, to co mam zrobić? Zwolnić? Bo ty nie możesz nadążyć? To co mam zrobić? Ja mówię: weź przed treningówkę. Mam cały chłopak. Ja się podzielę. Zawsze kupuję w większych opakowaniach. Przecież ja nie będę na ciebie czekał. Ale chętnie ci dam łychę, falni. Wiesz, o co chodzi? Pójdziesz jak ja. Pójdziesz jak ja. Mnie nakręciło, ciebie też nakręci. Kiedyś taką, miałem też przed treningówkę, zapomniałem, że gadka jest lżejsza, bardzo dużo kilogramów. I tak eksperymentowałem i mówię do niej: to wiesz, ja tyle wziąłem, to też ci tyle dam. Daj mi tyle, nie spała 24 godziny. Mówi do mnie: to ja będę pół prawa tyle. Ale biegła. Nie było tak, że mogła zasnąć. Ja ci coś powiem. Lepiej w ten sposób, tak? Niż spać. Rozumiesz? Lepiej w ten sposób. Duch Święty, on zawsze cię rozpędzi. Pamiętam, kiedyś mieliśmy taki lata temu, jak Bóg zaczął nas budzić. Jak rozpoznaliśmy przebudzenie, oglądaliśmy u nas w domu taki film jakiś, nie powiem, jakiś taki dokumentalny chrześcijański, coś oglądaliśmy. I Duch Święty wszedł do pokoju. Mieliśmy pierwszy raz w ogóle pewnego rodzaju takie przeżycie. W ogóle siedzieliśmy, oglądaliśmy, nieraz było
czy to w troje tam, czy ktoś, ja już nie pamiętam. W ogóle podczas oglądania tego Duch Święty wszedł. I Agata została tak uderzona przez Ducha Świętego, że jak zaczęła mówić innymi językami, to mówiła przez cały czas. Nie spała, chodziła, pamiętam, wtedy chodziliśmy w ogóle na spacerze, byliśmy do nocy, wiesz, ona chodziła, zawsze gadała w innych językach. Mówiła, tak zostanie mi, tak zostanie mi, czy tak zostanie? Ja mówię, nie wiem, bo tak nakręcona, jakby tam witaminy się najadła. I pojechaliśmy do kościoła, bo cały czas tak miała, pojechaliśmy do kościoła i ona od razu poszła, powiedziała o tym komuś, nie? Nikt jej tam nie powiedział, nikt. Pan pastor jedynie powiedział, no tak, tak, no to rozumiem, bo pan pastor się ośrodkował, trudno, żeby powiedział, ale inaczej. Ale generalnie pierwsze rzeczy, wiesz, jakie były, siostro, przejdzie ci. Ty, Dana bombardowana Duchem Świętym, tak, że nie może spać, cały czas gada w innych językach, a oni jej mówią, przejdzie ci, siostro, przejdzie ci, uśniesz jak my! Bądź błogosławiona. Człowieku, bo to jest takie błogosławieństwo, przejdzie ci, co za tym idzie? Połóż się spać! Przestań nadawać! Przestań biec! Nie nadążamy, nie rozumiemy cię! Rozumiesz? Ludzie nieprzebudzenia, oni zawsze cię będą chcieli obciążyć, powiedzieć zwolnij, uspokój się. Oni nie powiedzą, daj nam treningówki, chcemy też tak jak ty. Nałóż nas na nas ręce, módl się o nas, chcemy przebudzenia, chcemy być napędzeni, chcemy. Nie. Bo wolność jest przerażająca, bo to dla nich przerażające, bo ona nie śpi, bo ona mówi w innych językach. Wiesz, to tak w ogóle pół biedy, że my, pół biedy, w tamtym czasie mieliśmy kupę bloków na głowie jeszcze pozakładali, dopiero Duch Święty nas rozkładał na kawałki, bo dzisiaj to nie wiem, jakby to było w tym zborze, ten zbór by pękł, gdybyśmy tam byli, pękł by. Myśmy rozsadzili ten kościół. Przebudzenie niesie też dostęp do narzędzi nieba. Ale to kosztuje. Ten koszt to jest trening i dyscyplina. Pamiętaj, w przebudzeniu trening i dyscyplina to jest fundamentalna sprawa. Coraz więcej będziesz miał, coraz więcej będziesz posiadał i ty musisz rozumieć, że musisz trenować, rozwijać się i trenować. Źle użyte narzędzia, takie jak władza, poznanie, moc, mogą zabić. Zobaczcie, czy on chce w ogóle zrobić mieczem, chce się zabić. Miecz to jest symbol słowa. Od razu chce sobie miecz wbić. W Ewangelii Jana jest taki motyw, że Jezus uzdrawia człowieka w 9 rozdziale ze ślepoty. Potem go biorą faryzeusze i mówią, kto ci to zrobił? On mówi ten i ten. Oni nie wierzą, że był ślepy. Biorą rodziców i przesłuchują rodziców. I to jest mocny tekst, duchowa zasada. Rodzice mówią, pytanie za pytanie, czy on był ślepy od urodzenia. Faktycznie mówią tak. Jest dorosły, niech sam o sobie powie. Jest dorosły, niech sam o sobie powie. Przebudzenie jest dla dorosłych. Dla dorosłych ludzi. Dorosły to ten, kto posiada samoświadomość na poziomie tożsamości, pogodzenia się ze sobą i odnalezienia swojego miejsca w życiu. Bo dziecko, ono zawsze chce, żeby się ktoś przy nim kręcił i ktoś za niego decydował, a w przebudzeniu decydujesz sam o sobie. Sam o sobie. To przez ciebie królestwo jest kreowane. Rozumiesz? Ludzie chcą wchodzić w przebudzenie, tak? Ale nie chcą decydować. Ale wchodząc w przebudzenie, będziesz musiał decydować. Będziesz musiał pewne relacje zmieniać, inne zrywać. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz musiał podejmować pewne decyzje, które będą trudne. I nie zrobi tego nikt za ciebie. Rozumiesz? Pasje, które są w tobie, automatycznie będą powodowały, że będziesz musiał decydować o tym, że chcesz się realizować, że będziesz liderem, że będziesz ponosił konsekwencje, że będziesz płacił za to. Rozumiecie? Dziecko chodzi w domu, ono nie ma świadomości, jakie są rachunki. Ono nie ma świadomości, ono tak chodzi, rachunki. Ja światło, nie, no nie każe światło. Ja mówię, za światło się płaci, no nie sobie płaci. Dziecko nie sobie płaci się za światło, płaci się za wodę, płaci się za to. Rozumiesz, on nie wie, bo on nie płaci.
On zbiera, a potem będzie, och, tyle zaoszczędziłem. No naprawdę? Ciekawy, kto ci pomógł. Kto napełnił swoją skarbonkę. Rozumiesz? W Mateusza 12:25 jest napisane, że każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. Nie może być rozdwojenia w człowieku przebudzenia. Przebudzenie musi być twoją pasją. Nie możesz próbować przebudzenia. Nie możesz próbować być przebudzonym. Nie możesz powiedzieć, ja zobaczę, jak to będzie. Pójdę jak przecinak, a potem zobaczę. Nie. To musi być naprawdę coś, co stanowi, tak, twój ostateczny wybór. W Ewangelii Marka 4:17 jest napisane, nie mają w sobie korzeni, ale są niestali. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Widzisz, człowiek przebudzenia, on musi być bardzo mocno w tym zakorzeniony. Bo inaczej prześladowania, a prześladowań będzie full, po prostu zmiotą takiego człowieka. Ludzie, przecież was nikt nie oszczędzi. Nikt. Nikt. Musisz być bardzo świadomy tego, że jesteś nowym stworzeniem i musisz być bardzo świadomy tego, że podjąłeś decyzję o przebudzeniu i to jest twoja suwerenna decyzja. Nikt cię w to nie wkręcił, nikt cię w to nie włożył, nikt cię do tego nie namówił. Wiesz, o co chodzi? To jest moje. Mnie nikt nie namówił do stanu, w którym jestem. Nikt. Nikt. Ja nie jestem jak Jeremiasz, który chodził i mówił, namawiałeś mnie, namawiałeś Jahwę i dałem się namówić. To się, ciągle się skarży ten Jeremiasz człowiek. Rozumiesz? To ty mnie namówiłeś, to ty mnie kazałeś, to ty. Ja tak, to tak, tak nie mówi człowiek przebudzenia. Jezus mówi, w ogóle zobacz, Jezus w ogóle mówi inaczej niż Jeremiasz. Tak? Jezus mówi, oddaję swoje życie, nikt mi go nie odbiera, sam go oddaję. Sam go oddaję i sam mam w ogóle moc, żeby go sobie odebrać. Z powrotem. W liście do Galacjan 6:4 jest napisane, każdy zaś niech bada własne postępowanie, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby w samym sobie. Twój najważniejszy skarb to jest twoja osoba w przebudzeniu. Zacznij patrzeć na przebudzenie jako na coś, co się kręci wokół twojego życia. Zacznij patrzeć na przebudzenie jak na styl twojego życia. Zacznij rozumieć, że ty mieszkasz w nim. To twoje, prywatne, osobiste. Jeszcze dziś powiedz przed Bogiem, Panie Boże, choćby wszyscy wokół spali, ja będę zawsze przebudzony. Choćby wszyscy usnęli. Wszyscy! Nawet gdyby usnęli ci, to dziś są przebudzeni, to ja będę dalej przebudzony, Panie Boże mój. Zawsze wieczorem będę nastawiał swój faszystowski budzik. Ja, mój prywatny budzik. Bo może ci, którzy są dziś wokół mnie, usną, a ja nie usnę. Powiedz za Josuem, ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Odpowiadaj sam za siebie. Bądź dorosły w tym. Powiedz, ja nie usnę, ja nie usnę, ja nie usnę. Nigdy nie usnę. Nigdy. Odnaleźć się w przebudzeniu, to uznać, że przebudzenie należy do mnie. Nie dołączyć. Ja szukam ludzi przebudzenia, ale nie po to, żeby się dołączyć i z tego korzystać, tylko po to, żeby połączyć siły. Zespół apostolski, obóz Boży, to przebudzenie ludzi, którzy łączą siły. Zobaczcie, my idziemy jak przecinaki. Zobaczcie, jak to działa. W jednej części X-Mena dzieci, małe X-Menki, muszą powalić wroga. Bardzo silnego mutanta, muszą go powalić. One są słabe, nie mają takiej siły jak on, ale wiecie, co jest z nimi? Jest ich chyba z 10 i mają różne moce. W związku z tym ten wielki mutant napadnięty przez nie jest zmaltretowany po prostu. Jedna dziewczynka sieje na niego w ogóle lodem, on po prostu marznie, tak? Druga w ogóle wyciąga rękę i każe trawie go wiązać. Ta grupa dzieciaków
rozchrzania na kawałki tego wielkiego, silnego mutanta. Dlaczego? Połączyli moce. Rozumiecie? Fuzja darów. Normalna fuzja darów. I co się dzieje? Diabeł musi siąść. Ja w ogóle nie jestem honorowy wobec diabła. Ja nie mam czegoś takiego, że wyskakuję z nim na solówkę i mówię, chodź, chodź, ja cię zleję. Ja kiedyś powiedziałem diabłu, będę jego tak, ty, słuchaj. Masz kwadrans na to, żeby odejść. Bo jak nie, dzwonię do moich przyjaciół. Za chwileczkę setka wstawienników będzie się modliła. Nie wyrzucimy cię tylko z tego miejsca, w którym jesteś, ale wyrzucimy cię z tego miasta. Wyrzucę cię z miasta. Z miasta cię wyrzucę. Nie będę jadł, nie będę pił, wezmę post i razem z setką wstawienników będę się modlił przeciwko tobie i wymieniłem nazwę tej zwierzchności. I cię wyrzucę z miasta. Coś wam powiem. To odeszło, bo to chodziło o nasz dom wtedy, nie? I wiecie co? I nie przyszło więcej. To coś się wystraszyło. Ono się wystraszyło, że ja zrobię to, co powiedziałem. Zbiorę ekipę przeciwko temu czemuś. Fuzja mocy. Diabeł się tego boi. Ten zespół to ludzie przebudzenia. Ale każdy z was musi zrozumieć, że przebudzenie jest w was i dotyczy was osobiście. Jako zespół stanowimy grupę, która się wzajemnie wspiera, wzmacnia i razem uderza. Ale nie możemy liczyć, wiecie na co? Że czyjeś przebudzenie dotknie mnie. Ty musisz być osobiście przebudzony i musisz mieć osobiste podejście do przebudzenia. Ty, jako jednostka. I ty musisz powiedzieć Bogu, ja nigdy nie zasnę. Nigdy. Nie wiem, co tam inni będą robić. Ale ja nie zasnę nigdy. Tak się odnajdujemy w przebudzeniu. Rozumiecie? I jako grupa nie ma tutaj ludzi lepszych czy gorszych. To jest kwestia, żebyśmy wszyscy byli przebudzeni. Ale indywidualnie. Indywidualnie. Amen. Stańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem światła. Że Ty pokazujesz nam, Ojcze, w jaki sposób funkcjonuje ruch przebudzeniowy. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka. Ja chcę, Ojcze, aby każdy człowiek w dorosły sposób decydował o tym, że On jest źródłem przebudzenia. Że nasze odrodzone duchy, one mają w sobie mentalność budzenia naszych dusz. Ojcze, ja modlę się o to. Niech te budziki dzwonią. Niech każde miejsce, które jeszcze gdzieś nie uległo obudzeniu, obudzone będzie. Ojcze, ja chcę, żeby każdy człowiek w zespole apostolskim Obóz Boży był człowiekiem indywidualnego, osobistego przebudzenia, żeby strzegł go, dbał o niego, żeby go rozwijał i kształtował się w nim, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Amen.